No dobrze, widzę, że jest już z nami kilka osób, więc nie przedłużając, chciałbym rozpocząć nasze spotkanie, taki mały wykład o Trybunale Konstytucyjnym i wymiarze sprawiedliwości samym w sobie. Ja nazywam się Kamil Ołzacki, jestem członkiem zarządu Instytutu Metropolitalnego, prawnikiem w Kancelarii Szlachetko Prawnicy Urbaniści, a także doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest mi niezmiernie miło Państwa powitać cóż nie przedłużając przejdę do wykładu merytorycznego. Sądy i trybunały, jak już stanowi sama konstytucja, są taką odrębną i niezależną władzą, odrębną i niezależną od innych władz, tak tutaj nawiązuje do trójpodziału władzy, o którym będzie jeszcze trochę w dzisiejszym wykładzie. Co istotne, sądy i trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, więc wszystkie te wyroki, które zostaną wydane przez sąd, czy zostały wydane przez sądy wcześniej, one są wydawane nie w imieniu konkretnych sędziów, a w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej jako kraju, jako narodu. Wymiar sprawiedliwości w takim szerokim ujęciu sprawują Sąd Najwyższy, Sądy Powszechne, Sądy Administracyjne oraz Sądy Wojskowe. My przede wszystkim skupimy się tutaj na w sądach powszechnych, przynajmniej na początku. Jeśli chodzi o takie podstawowe zadania sądów powszechnych, to możemy wyróżnić dwa, dwie kategorie. Pierwsza sprawowanie wymiaru sprawiedliwości szeroko pojętego. Sądy rozpatrują szereg różnego rodzaju spraw, czy to procesowych, czy nieprocesowych. Mówię tutaj o jakichś takich, na przykład sporach. Wynikających z różnego rodzaju umów, ale także takich spraw, no właśnie, nieprocesowych, czyli nie toczących się w procesie sądowym, a w trochę innym postępowaniu, gdzie nie ma stron, gdzie nie ma powoda i pozwanego, a są uczestnicy, tak na przykład sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, chociażby. Ale mało tego, sądy powszechne sprawują też inne zadania z zakresu ochrony prawnej, a więc prowadzą postępowania rejestrowe. Jeśli chcielibyśmy, na przykład, zarejestrować fundację czy stowarzyszenie, to również powinniśmy udać się z tym do, do sądów powszechnych. Sądy też w pewnym zakresie prowadzą postępowania mediacyjne, a także postępowania egzekucyjne. Tam też wykonują pewne określone czynności. Więc, jakby ten zakres zadań sądów powszechnych jest dosyć szeroki. Co istotne. Postępowanie sądowe, a w zasadzie każde postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. O tym, na czym polega dwuinstancyjność, opowiem już niedługo. Warto też wskazać, że sądy powszechne wydają wyroki, postanowienia i zarządzenia. Wyroki cechują się tą najwyższą doniosłością prawną. One zazwyczaj kończą postępowanie w danej sprawie. Postanowienia są trochę mniej doniosłe, mówiąc tak kolokwialnie, od wyroków, a zarządzenia. Głównie z urządzeniami, załatwiane są, mówiąc kolokwialnie, takie sprawy wpadkowe, techniczne, wiążące się na przykład z organizacją rozprawy sądowej. Sądy powszechne dzielą się na sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. I co istotne, tutaj wspomniałem o tej dwuinstancyjności. O ile mamy trzy poziomy sądów, można by to tak kolokwialnie określić. O tyle postępowanie zazwyczaj w sprawach cywilnych i karnych jest dwuinstancyjne w tym sensie, że jeśli sprawa toczy się w pierwszej instancji w sądzie rejonowym, to drugą instancją, tą instancją odwoławczą dla spraw toczących się pierwotnie w sądach rejonowych będą sądy okręgowe. I tak samo, jeśli ustawa wskazuje, że pewna kategoria spraw powinna toczyć się w sądzie okręgowym, jako w sądzie pierwszej instancji, to sądem drugiej instancji dla tego rodzaju spraw będą sądy apelacyjne. Więc sprawy z sądu rejonowego po odwołaniu, po złożeniu apelacji kończą, że tak powiem, w sądzie okręgowym, a te, te sprawy, które zaczęły się w sądzie okręgowym po wniesieniu apelacji, oczywiście w przepisanym terminie, Wędrują do sądu apelacyjnego i tam są rozpatrywane jako instancja odwoławcza. Co istotne, sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych i sądu najwyższego. Postępowania przed tymi sądami wyglądają nieco inaczej. Tutaj przedstawiam taką krótką. Trochę uproszczoną na potrzeby tego wykładu tabelę, która przedstawia właściwość rzeczową sądów. To znaczy, y, ustawy, głównie kodeks postępowania cywilnego i kodeks postępowania karnego, wskazują, jakie sprawy powinny toczyć się w sądach rejonowych i w sądach okręgowych, jako w sądach pierwszej instancji. I teraz proszę zobaczyć. Y, w przypadku sądów rejonowych i w postępowaniu cywilnym, i w postępowaniu karnym, tutaj co do zasady mamy takie domniemanie, że te sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem tych spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych. A jeśli chodzi o sądy okręgowe, tutaj ustawy, że tak powiem, enumeratywnie wyliczają konkretne przypadki spraw, które będą się toczyć w sądach okręgowych, jako w sądach pierwszej instancji. Tutaj w sądach okręgowych dopiero będzie się rozpoczynać na przykład proces, czy też no, nie proces postępowaniu cywilnym niekiedy. I tak. Sądy okręgowe, jako sądy pierwszej instancji, rozpoznają sprawy o prawa majątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe. Oprócz spraw o ustaleniu lub zaprzeczeniu pochodzenia dziecka, ustaleniu bezkuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązaniu przysposobienia tutaj tych wyjątków jest trochę prawa nie i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe. Chodzi o to, że powód musi jakby jednocześnie dochodzić jakichś praw niemajątkowych, na przykład związanych z ochroną dóbr osobistych i łącznie z nimi dochodzić też pewnej kwoty majątkowej. Wtedy taka sprawa y, powinna zostać rozpatrzona w pierwszej instancji przez sądy okręgowe. Tak samo sądy okręgowe w postępowaniu cywilnym rozpoznają y, sprawy o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75%. Tysięcy złotych. Tutaj też oczywiście z drobnymi wyjątkami. W takiej dużej ogólności chodzi o to, że jeśli na przykład dochodzimy roszczenia wynikającego z jakiejś umowy, która opiewa na bardzo wysoką sumę, powyżej 75 tysięcy złotych, no to w takim wypadku tutaj sąd okręgowy będzie sądem pierwszym, pierwszej instancji i do, do sądu okręgowego powinniśmy kierować na przykład pozew. I tak samo Sąd Okręgowy rozpatruje w postępowaniu cywilnym między innymi sprawy o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia z niezgodnego z prawem. To jest pewien katalog, on jest trochę szerszy, ja też nie chcę tutaj przybliżać powiedzmy wszystkich tych przypadków, bo zająłby nam dosyć sporo czasu. Natomiast w postępowaniu karnym Sądy Okręgowe rozpatrują sprawy o zbrodnie określone w kodeksie karnym, np. zbrodnie zabójstwa, zbrodnie zamachu stanu, czy też spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, więc takie poważne sprawy wynikające e, tutaj zagrożone sankcją karną, e, a także sprawy o wybrane występki, e, tak jak na przykład zamach na jednostkę sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, sprowadzenie niebezpieczeństwa poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego, na przykład... Mm, a sądy apelacyjne tutaj o, i w postępowaniu cywilnym, i w postępowaniu karnym rozpatrują środki odwoławcze, apelacje od wyroku sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji. To jest w przybliżeniu ta dwuinstancyjność postępowania sądowego. Jak tworzy się w ogóle sądy regionowe? i sądy okręgowe i apelacyjne, idąc dalej? Ustawa stanowi, iż Sąd rejonowy tak co do zasady tworzy się dla jednej albo większej liczby gmin. W uzasadnionych przypadkach to może, to może być więcej niż jeden sąd rejonowy w obrębie tej samej gminy. I co do zasady, bo od tego też istnieją pewne wyjątki, sąd rejonowy tworzy się dla obszaru jednej lub większej liczby gmin zamieszkałych przez co najmniej 50 tysięcy mieszkańców, jeżeli. Łączna liczba spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich wpływających do istniejącego sądu rejonowego z obszaru tej gminy lub kilku gmin, tych, dla których tworzy się ten sąd rejonowy, wynosi co najmniej 5 tysięcy spraw w ciągu danego roku kalendarzowego. Od tej zasady istnieją pewne wyjątki, między innymi takie, że można tworzyć również sądy rejonowe ym, dla gmin, których no, łączna liczba mieszkańców wynosi trochę mniej niż 50 tysięcy mieszkańców, jeśli również ten wymóg 5 tysięcy spraw w ciągu roku kalendarzowego jest spełniony. Natomiast sądy okręgowe, jako te sądy i pierwszej instancji, i drugiej instancji dla spraw rozpoznawanych w rejonie, tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch sądów rejonowych. I ten um, obszar właściwości nazywa się potem okręgiem sądowym, czyli mamy tutaj um, takie, mówiąc kolokwialnie, pewnego rodzaju drzewo, które zwęża się ku górze. Tak? Mamy dwa sądy rejonowe minimum, i z tych dwóch sądów rejonowych, potem wyżej, mamy sąd okręgowy. Następnie sądy apelacyjne tworzy się dla obszaru właściwości dwóch okręgów sądowych, i ten obszar właściwości dwóch okręgów sądowych nazywa się dalej obszarem apelacji. Kto tworzy sądy? Sądy tworzy po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Minister Sprawiedliwości. Tutaj ustawa prawa ustroju sądów powszechnych wskazuje, że minister Sprawiedliwości musi przy tym kierować się potrzebą zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa przez dostosowanie liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości. Do zakresu obciążenia wpływem spraw, m.in. także powinien uwzględniać ekonomię postępowania sądowego w celu zagwarantowania realizacji prawa obywatela do rozpoznawania jego spraw w rozsądnym terminie. Tutaj wspomnę jedynie, że no, nie, relatywnie niedawne nowelizacje, wprowadzone już za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, Zwiększyły kompetencje ministra sprawiedliwości w zakresie czy to tworzenia sądów, czy mianowania sędziów. Tutaj skomasowały te kompetencje w... i przyznały je w zasadzie ministrowi sprawiedliwości. Napomnę jeszcze o sądach administracyjnych, z racji, że sądy te są czymś innym niż sądy powszechne, z którymi spotykamy się na co dzień w takim życiu publicznym, życiu codziennym. Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, ale też rozstrzyganie pewnych sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, między tymi organami a organami, organami administracji rządowej. I tak kontrola sensu largo, powiedzmy, działalności administracji publicznej. Ona jest sprawowana pod względem zgodności z prawem, a więc sądy administracyjne, mówiąc wprost, badają, czy organy administracji publicznej podejmują swoje, podejmują pewne czynności, realizują swoje kompetencje zgodnie z przepisami prawa. I tutaj mamy, możemy wyróżnić, że tak powiem, dwa poziomy sądownictwa administracyjnego a więc wojewódzkie sądy administracyjne. Oraz jeden naczelny sąd administracyjny w Warszawie, który jest co do zasady taką instancją również odwoławczą od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. I sąd najwyższy. Sąd najwyższy jest jakby wyłączony z sądownictwa powszechnego, natomiast do niego również trafiają sprawy, nie zawsze, ale mogą trafić sprawy, które toczyły się przed sądami okręgowymi, apelacyjnymi. Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej. On jest powołany do sprawowania szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Jego taką kompetencją, zadaniem jest zapewnienie zgodności z prawem jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych, sądów wojskowych, przez rozpoznawanie środków odwoławczych w celu zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego. Yy, przepraszam, rozpoznawanie środków odwoławczych oraz podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne, a, a także kontrolę nadzwyczajnych prawomocnych orzeczeń sądowych w celu zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych. Sąd Najwyższy także rozpatruje sprawy dyscyplinarne, rozpoznaje m.in. protesty wyborcze, stwierdza ważność wyborów, a także opiniuje projekty ustaw i innych aktów normatywnych. Tak jak wspomniałem, Sąd Najwyższy jest takim wyjątkowym dosyć sądem, który z jednej strony może rozpatrywać również sprawy indywidualne na skutek skargi kasacyjnej czy kasacji wniesionej od już w zasadzie prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji, ale Sąd Najwyższy także ma za zadanie Tutaj zapewniać zgodność z prawem i, i tego orzecznictwa sądów niższej inst... nie jest to instancja, ale sądów powszechnych sądów wojskowych, i także rozpatrywać właśnie te środki odwoławcze. Aktualnie w Sądzie Najwyższym istnieją istnieje pięć izb. Te trzy pierwsze zaznaczone bardziej bladym kolorem. One w zasadzie istniały już wcześniej przed. Ostatnimi noweliz nowelizacjami ustawy o Sądzie Najwyższym są Izby Cywilna, Karna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeśli powiem, że Izba Cywilna rozpatruje tak szeroko rozumiane sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego. Karna z kolei rozpatruje sprawy karne, mówiąc tak w dużej ogólności, a Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Rozpatruje sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz też szereg innych rodzajów, rodzajów spraw, które są jej przekazane na mocy ustawy. Ale tutaj takim bardziej czerwonym kolorem mamy zaznaczone dwie nowe izby: Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbę Dyscyplinarną. One zostały utworzone relatywnie niedawno na mocy ustaw nowelizujących funkcjonowanie Sądu Najwyższego już za czasów rządów prawa i sprawiedliwości. I do tych dwóch izb tutaj przekazano, do ich kompetencji de facto przekazano szereg rodzajów spraw, które de facto albo wpływają na sprawy publiczne, jak mówi sama nazwa tej izby, czyli rozpatrywanie protestów wyborczych, ale także protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego, referendum konstytucyjnego. Ta izba też stwierdza ważność wyborów i referendów a z kolei Izba Dyscyplinarna również utworzona relatywnie niedawno rozpatruje różnego rodzaju sprawy dyscyplinarne sędziów Sądu Najwyższego, ale nie tylko, bo też do niej trafiają sprawy adwokatów, dyscyplinarne oczywiście, sprawy adwokatów, radców prawnych, notari notariuszy i prokuratorów. Ta Izba też tutaj rozpatruje sprawy o zezwolenie na podciągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie sędziów, asesorów, sądowych prokuratorów, więc no, te nowe izby de facto mają szereg różnego rodzaju kompetencji, które wpływają na sprawy publiczne, na ustrój sądów, ustrój administracji publicznej. Sam Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów. Oni są wybierani indywidualnie przez Sejm na aż 9-letnią kadencję spośród osób, które wyróżniają się m.in. wiedzą prawniczą. Prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje prezydent spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Co istotne, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Od nich nie przysługuje już odwołanie do jakiejś wyższej instancji, tak jak to zazwyczaj ma miejsce w przypadku wyroków wydawanych przez sądy powszechne. Trybunał Konstytucyjny Orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, ale także ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, czyli tymi, które podpisał prezydent yy, i których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, czyli zgody Sejmu. Trybunał orzeka również w sprawach zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, czyli to, co rzuca się tutaj. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, to jest to, że Trybunał Konstytucyjny orzeka o zgodności przepisów niższych rangom z przepisami, których ranga jest powiedzmy wyższa w hierarchii źródeł prawa. Ale Trybunał Konstytucyjny orzeka również w sprawach zgodności z konstytucją, celów lub działalności partii politycznych. Rozstrzyga też spory kompetencyjne, ale tutaj już w odróżnieniu od sądów administracyjnych. Pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, czyli na przykład prezydentem i premierem. Trybunał rozstrzyga również o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Co istotne, trybunał uprawniony jest także do rozpatrywania skarg konstytucyjnych. Skargą konstytucyjną, ustrój. Inaczej. Zasady wnoszenia skargi konstytucyjnej i w ogóle jej ideę i sens, i ogólne założenia reguluje już Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 79. Zgodnie z nim każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo na zasadach określonych w ustawie wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją, właśnie ustawy lub innego aktu normatywnego. Na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostateczny o jego wolnościach lub prawach, albo o jego obowiązkach określonych w konstytucji, czyli, tak przykładając to na język powiedzmy nieprawniczy, jeśli konstytucja przewiduje jakieś prawo lub jakąś swobodę, prawo do zgromadzeń chociażby, prawo do, do wolności sumienia itd., itd., itd. i tak i Istnieje jednocześnie jakiś inny przepis, na przykład przepis ustawowy, który w pewien sposób ogranicza to, to przyznane nam konstytucyjnie prawo, i sąd lub organ wydał jakieś ostateczne rozstrzygnięcie na podstawie tego przepisu, który no, naszym zdaniem jest niezgodny z konstytucją i narusza nasze jakieś podstawowe prawa i, i swobody, to istnieje możliwość zaskarżenia tego przepisu, tego konkretnego przepisu, na podstawie którego sąd lub organ wydał decyzję lub, lub orzeczenie. Do Trybunału konstytucyjnego. Właśnie podstawą skargi konstytucyjnej jest zarzut naruszenia konstytucyjnych praw i wolności skarżącego. Ta skarga, ona musi jakby w sposób naprawdę konkretny wskazywać przepis, jakiego dotyczy to prawo i wolność konstytucyjną lub też prawo, które zostały w sposób wydania tego wyroku, innego orzeczenia lub decyzji organu, naruszone. Co istotne, skargę konstytucyjna wnosi się po wyczerpaniu drogi prawnej, o ile droga ta jest w ogóle przewidziana, w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia. Chodzi przy tym o mm, orzeczenie ostateczne, czyli takie, w którym jakby wyczerpano już tą y, zwyczajną drogę prawną, wniesiono zwyczajny. Krajowy środek prawny, czyli, na przykład, wniesiono apelację od wyroku Sądu Pierwszej Instancji, sprawa powędrowała do Sądu Drugiej Instancji i tam się zakończyła, jest już prawomocna. No to w takim wypadku, jeśli nadal to rozstrzygnięcie nas nie satysfakcjonuje, uważamy, że ogranicza nasze prawa lub wolności konstytucyjnej, to istnieje możliwość wniesienia skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Co istotne, kilka elementów. Formalnych, które skarga konstytucyjna musi zawierać, skarga ta musi określać kwestionowany przepis, czy to ustawę, czy innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach, albo obowiązkach skarżącego określonych w Konstytucji i w stosunku do którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją. Skarga musi również wprost wskazywać, która z konstytucyjnych wolności lub praw i w jaki sposób zostały naruszone. Przy czym tutaj istotne jest to, jak naszym zdaniem, powiedzmy, ta sytuacja wygląda. Tu jest istotna nasza argumentacja też w tym wszystkim. Skarga musi zawierać uzasadnienie zarzutu niezgodności kwestionowanego przepisu ustawy lub innego aktu normatywnego ze wskazaną konstytucyjną wolnością lub prawem skarżącego. Z powoływaniem argumentów lub dowodów na jego poparcie. A więc, wnosząc taką skargę, musimy de facto odwołać się do tekstu samej Konstytucji, znaleźć prawo lub wolność, które nam przysługują i które zostały w pewien sposób naruszone, i wskazać bezpośrednio, jaka to jest wolność, jak została naruszona, i uzasadnić to, powołując też różnego rodzaju argumenty merytoryczne, czy nawet same dowody, które uzasadniają, powiedzmy, stan faktyczny w danej sprawie, które będą, że tak powiem, popierały naszą argumentację w tej sprawie. Właśnie, musimy przedstawić stan faktyczny i co istotne, musimy udokumentować datę doręczenia wyroku decyzji lub tego innego rozstrzygnięcia z racji, że tutaj istotne jest dochowanie tego 3-miesięcznego terminu dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku w ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia. I na koniec w skardze trzeba też wskazać, czy od tego wyroku, decyzji lub też innego rozstrzygnięcia został wniesiony jakikolwiek nadzwyczajny środek zaskarżenia, a więc taki, który przysługuje już po w zasadzie upromocnieniu się tego orzeczenia. Ale proszę się nie martwić nadmiarem formalizmów, dlatego że artykuł 44 ustawy organizacji postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym wskazuje, że Zarówno w zakresie sporządzenia i wniesienia skargi konstytucyjnej, jak i w zakresie reprezentowania skarżącego w postępowaniu przed TK istnieje tak zwany przymus radcowsko-adwokacki, więc obowiązek zastępstwa skarżącego przez adwokata lub radcę prawnego. A więc, w, tak w dużym uproszczeniu, jeśli kiedykolwiek z, znajdą się Państwo w takiej sytuacji, że czy to sąd, czy organ administracji publicznej wyda Jakąś ostateczną decyzję, która państwa zdaniem będzie opierać się na przepisie, który narusza hmm, państwa prawa, obowiązki czy też jakieś wolności konstytucyjne, to no, nie tylko nie muszą, ale też nie mogą w zasadzie państwo, powiedzmy, radzić sobie z tym sami, dlatego że ustawa przewiduje, że muszą wtedy państwo udać się do hmm, radcy prawnego lub adwokata, który pomoże przeprowadzić cały proces, przygotuje skargę konstytucyjną, pomoże ją wnieść, a także będzie Państwa dalej reprezentował w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Z tego obowiązku, z przymusu adwokacko-radcowskiego zwolnieni są sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, a także profesorowie lub doktorzy habilitowani nauk prawnych. Jeśli chodzi o podmioty uprawnione do złożenia wniosku, ale nie tylko... Znaczy Tutaj już nie mówię tylko o skardze konstytucyjnej, ale w ogóle o wnioskach składanych do Trybunału Konstytucyjnego. A więc wnioskach w sprawie badania zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami wyższego rzędu, zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych, wystąpić mogą prezydent, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów. Tutaj ustawa w zasadzie nawet. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wprost określa grupy podmiotów, które mogą wystąpić do, do Trybunału Konstytucyjnego z takim wnioskiem, ale także z tym wnioskiem może też wystąpić Krajowa Rada Sądownictwa, lecz tylko w zakresie, w jakim sprawy te dotyczą niezależności sądów i niezawisłości sędziów, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, a więc Rada Gminy, Rada Powiatu, Sęnik Województwa, ogólnokrajowe. Organy związków zawodowych, ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych, kościoły i inne związki wyznaniowe. Także no, w przypadku skargi konstytucyjnej, jak już wspomnieliśmy, każdy, czyli konstytucyjne prawa lub wolności zostały naruszone. Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga również spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi, konstytucyjnymi organami państwa. I z takim wnioskiem, rozpatrzenie tej, takiej, tego rodzaju sprawy wystąpić mogą właśnie no, centralne konstytucyjne organy państwa, więc prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, marszałek Sejmu, Senatu, prezes Rady Ministrów, Pre, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i prezes NIK. Trybunał Konstytucyjny rozpatruje także pytania prawne. I orzeka w sprawach zgodności z konstytucją ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą aktu normatywnego kwestionowanego przez sąd w pytaniu prawnym. Polega to na tym, że każdy sąd, jeśli poweźmie pewne wątpliwości przed wydaniem wyroku, może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego właśnie z konstytucją z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na to pytanie zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed tym sądem. Innym niezwykle istotnym organem, jeśli chodzi o w ogóle wymiar sprawiedliwości sensu Largo, jest Krajowa Rada Sądownictwa. To jest organ, który stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Ona składa się z pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, z ministra sprawiedliwości, prezesa naczelnego sądu administracyjnego i osoby powołanej przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a także z 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, z sędziów y, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, czterech członków wybranych przez Sejm spośród samych posłów oraz dwóch członków powołanych przez Senat, znów spośród samych senatorów. Krajowa Rada Sądownictwa ma niezwykle szerokie kompetencje. Między innymi rozpatruje i ocenia kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów, przedstawia prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej wnioski o powołanie sędziów, a także wnioski o mianowanie egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej na stanowiska asesorów sądowych w sądach powszechnych, uchwala zasady zbioru etyki zawodowej sędziów. Wyraża stanowiska w różnych sprawach dotyczących w ogóle ustroju sądów powszechnych i wymiaru sprawiedliwości. Opiniuje też projekty aktów normatywnych dotyczących właśnie sądownictwa sędziów. Mało tego, Krajowa Rada Sądownictwa rozpatruje wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku, rozpatruje wystąpienia sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko sędziowskie. Także wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Więc tak jak widać, jest to organ, który ma niezwykle szerokie kompetencje i de, de, de facto on decyduje o tym, jak wygląda takie codzienne funkcjonowanie sędziów kto, i sądów powszechnych, kto może sprawować w ogóle funkcję sędziego itd. itd. Co istotne, już Konstytucja stanowi, że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Konstytucja również stanowi, że sędziom zapewnia się takie warunki pracy oraz wynagrodzenie, które odpowiada i godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. Przy czym sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani też prowadzić działalności publicznej, w której nie da się pogodzić z zasadami niezależności sędów i niezawisłości sądów. Ten zakaz jest dosyć szeroki, bo on nie obowiązuje tylko pewnej formalnej przynależności do jakiejś organizacji, ale także takiej nieformalnej um, działalności publicznej, w której zwyczajnie nie dałoby się pogodzić z, z pewnymi zasadami ustroju sądów i, i wymiaru sprawiedliwości. <laughs> Sędziowie są powoływani. Przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa na czas nieoznaczony. I tak jak tutaj już było wspomniane, sędziowie są niezawiśli, a sądy są niezależne. To znaczy, wyróżnia się takie dwa przymioty w ogóle funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, czyli niezależność i niezawisłość. Niezależność odnosi się do sądów, do takiej samodzielności ich funkcjonowania, w tym sensie, że jest to pewien zespół gwarancji, które powinny być wyposażone w sądy i powinni być wyposażeni sędziowie, aby mogli się skutecznie opierać różnym wpływom czy też naciskom. Bardzo często niezależność sądów odnosi się, od, odnosi się do zasady trójpodziału władz, A więc oddzielamy władzę sądowniczą od władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej i jednocześnie tworzymy taki system ustroju sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, żeby te władze wykonawcze i władze ustawodawcze nie wywierały żadnego rodzaju wpływów na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, bo jest to nie tylko właśnie fundament demokratycznego państwa prawa, ale też no, ta niezależność sądów zapewnia koniec końców skuteczną ochronę praw samych obywateli i mieszkańców i szeroko rozumianej społeczności. Natomiast niezawisłość sędziowska oznacza stworzenie sędziemu pewnej takiej pozycji umożliwiającej sprawowanie urzędu w sposób zgodny z własnym sumieniem, wolny od jakichkolwiek możliwości bezpośrednich i pośrednich nacisków zewnętrznych. Więc o ile niezależność odnosi się do sądownictwa, do sądów, o tyle niezawisłość... Tutaj jest pewną gwarancją sprawowania urzędu przez samych sędziów. I tę niezawisłość można określić jako bezstronność w stosunku do przedmiotu sprawy i uczestników postępowania, niezależność od instytucji pozasądowych, samodzielność wobec innych organów sądowych oraz uniezależnienie od wpływu czynników społecznych. E, istnieje też szereg gwarancji niezawisłości, e, które regulowane są w zasadzie, i w konstytucji, i w ustawach, które mają zapewnić sędziom tą taką swobodę wykonywania i sprawowania swojego urzędu. I pierwszą z, tych pierwszą, z tych, pierwszą z tych gwarancji jest stabilizacja urzędu sędziego to znaczy, że sędziowie są powoływani na czas nieoznaczony. To często łączy się z nieusuwalnością sędziego, która. Oznacza, nie mniej nie więcej, że sędzia może zostać złożony z urzędu jedynie w sytuacjach naprawdę wyjątkowych i tylko na mocy orzeczenia sądu. Kolejna gwarancja, nieprzenaszalność sędziego, oznacza, że przeniesienie sędziego na inne miejsce może nastąpić tylko za jego zgodą, albo tutaj również w wyjątkowych sytuacjach wskazanych w aktach prawnych rangi ustawowej. Kolejną gwarancją jest immunitet sędziowski, dosyć szeroko rozumiany, bo proszę zobaczyć. Tutaj już konstytucja wskazuje, że sędzia nie może być bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie może on być też nawet zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, ale tylko jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. I również o zatrzymaniu sędziego niezwłocznie należy powiadomić prezesa właściwego miejscowo sądu, który również może nakazać natychmiastowe zwolnienie tego zatrzymanego sędziego. Kolejną gwarancją niezawisłości jest odpowiedzialność dyscyplinarna, to znaczy za naruszenie obowiązków sędziowskich sędzia ponosi odpowiedzialność wyłącznie przed sądami dyscyplinarnymi. Ta odpowiedzialność dyscyplinarna też jest dosyć przejrzyście uregulowana w samej ustawie i Ustawa jednocześnie wskazuje, wskazuje katalog kar, które mogą grozić sędziemu za konkretne przewinienia. Kolejną gwarancją jest również niepołączalność. Sędzia nie może sprawować mandatu poselskiego, nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia z wyjątkiem zatrudnienia takiego no, dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego. Tutaj mówię głównie o zatrudnieniu na uniwersytetach i sędziemu nie wolno także podejmować innego zajęcia ani sposobu zarobkowania, które przeszkadzałyby w pełnieniu obowiązku sędziego, mogły osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu sędziego. Proszę zobaczyć, że tutaj znów odwołujemy się do takich um, miękkich, że tak powiem, um, kryteriów. Tu, tutaj nie ma mowy o tym, że na przykład... Um, Ustawa wskazywałaby na przykład konkretne zadania albo konkretne, <laughs> konkretne rodzaje działalności, których sędziowie nie mogą pełnić, ale ten ostatni punkt odwołuje się do takich kryteriów y, y, szeroko rozumianych, że tak powiem. Mowa tutaj o innych zajęciach a, i sposobach zarobkowania, które mogłyby po prostu przeszkadzać w pełnieniu obowiązków sędziego albo osłabiać jego zaufanie. Tak więc tutaj. Y, Zaznaczam, że jest to dosyć szeroko rozumiane i z jednej strony zapewnia pewną niezawisłość, niezależność, ale z drugiej strony w no, sposób naprawdę znaczący ogranicza możliwości pozyskiwania zarobków przez sędziów. No, kolejną gwarancją jest także apolityczność, o której już trochę powiedzieliśmy, i materialna niezależność i zasady wynagrodzenia. Tutaj też wspomniałem o tym, że to wynagrodzenie musi być odpowiednio wysokie. I co istotne w aspekcie merytorycznym, sędzia jest niezawisły w orzekaniu, czyli znów tak naprawdę nikt nie może wywierać jakichkolwiek wpływów na treść wyroku wydanego przez danego sędziego w konkretnej sprawie. Teraz chciałbym jeszcze poruszyć na moment szereg różnego rodzaju regulacji, które weszły w życie na mocy tak zwanej ustawy kagańcowej, czyli ustawy wprowadzonej też również nie, relatywnie niedawno, która w pewien sposób ograniczyła funkcjonowanie sądów i ograniczyła mm, możliwości działania sędziów. Między innymi zgodnie z artykułem 42 ustawy mm, Prawo ustroju sądów powszechnych od momentu wejścia w życie ustawy kagańcowej, w ramach działalności sądów lub organów sądów niedopuszczalne jest kwestionowanie umocowania sądów i trybunałów konstytucyjnych, organów państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa. I tak samo niedopuszczalne jest już teraz ustalanie lub ocena przez sąd powszechny lub inny organ władzy zgodności z prawem powołania sędziego lub wynikającego z tego powołania uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. I o co chodzi? Żeby zrozumieć. Cały ten kontekst sytuacji, musimy w zasadzie cofnąć się do roku najpierw 2015. Wtedy już rząd, no nie rząd, Sejm nowej kadencji powołał sędziów Trybunału Konstytucyjnego na stanowiska już obsadzone, stanowiska, na które w zasadzie już byli powołani również przez Sejm inni sędziowie, którzy tylko czekali na ich zaprzysiężenie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zaprzysiężył tych drugich sędziów, którzy już zostali powołani w tej dacie późniejszej na już obsadzone stanowiska. Wtedy, od tamtej pory mówiło się dosyć sporo o tym, że w Trybunale Konstytucyjnym funkcjonują tak zwani sędziowie dublerzy. Ja nie, nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w, w kwestie polityczne, ja tylko chcę opowiedzieć mniej więcej o tym, jak to wyglądało od strony prawnej. Następnie w roku 2017 może niepodobna sytuacja, ale również sytuacja, która w pewien sposób, że tak powiem, godzi w takie zasady demokratycznego państwa prawa, dotyczyła Krajowej Rady Sądownictwa, właśnie. Tam zmieniono ustawę o Krajowej, Krajowej Radzie Sądownictwa, powołano nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa już przez Sejm, ale jednocześnie um, utajniono listy poparcia do tej Krajowej Rady Sądownictwa. I kiedy odtajniono listy poparcia, to okazało się, że część z podpisów pod kandydaturami na członków KRS. No, została zebrana, że tak powiem, w takich niezbyt przejrzystych procedurach, można to tak ująć, a nawet jeden sędzia, jednemu sędziowi, sędziemu zabrakło innego podpisu do tego, żeby móc przejść, powiedzmy, tą procedurę powołania do KRS. I tak jak wspomnieliśmy sobie jakiś czas temu, KRS ma szerokie kompetencje, między innymi rozpoczyna pewną procedurę powoływania sędziów. I w sytuacji, w której powstała pewna sprzeczność w KRS i pewne wątpliwości, to znaczy sędziowie zaczęli się zastanawiać, czy ten sposób powołania sędziów do KRS był przeprowadzony zgodnie z prawem, to jednocześnie KRS dalej pracowała i KRS dalej przedstawiała prezydentowi kandydatury do powołania na stanowisko sędziego te kandydatury były dalej, że tak powiem, pozytywnie rozpatrzane, ci sędziowie zaczynali orzekać i pojawił się pewien problem, mianowicie taki, że z jednej strony część środowiska prawniczego zaczęła kwestionować sam fakt, że tak powiem, powołania członków tej nowej Krajowej Rady Sądownictwa, ich uprawnienie do tego, żeby w ogóle zasiadać w tym organie, a z drugiej strony ci sami członkowie Krajowej Rady Sądownictwa podejmowali dalej decyzję, jakby nigdy nic się nie stało i... Rozpoczynali, powiedzmy, procedurę powoływania nowych sędziów. To sprawiło z kolei, że ci sędziowie, którzy zostali następnie powołani z, przez tą już nową KRS, orzekali w sprawach dotyczących osób fizycznych, osób prawnych, dotyczących, mówiąc kolokwialnie, po prostu obywateli. A jednocześnie inni sędziowie zaczęli kwestionować również zasadność orzekania tych sędziów powołanych przez nową KRS. To jest nieco zawiłe, ale. Chodzi o to, że w sytuacji, w której już na wstępie mamy pewne wątpliwości, mamy taką powiedzmy dłuższą procedurę i na wstępie tej dłuższej procedury mamy pewne wątpliwości, mianowicie wątpliwości co do tego, czy ta nowa KRS jest w ogóle uprawniona do tego, żeby podejmować konkretne decyzje, a jednocześnie ta nowa KRS podejmuje te decyzje i ta machina rusza i powołuje sędziów i tak dalej, i tak dalej, to... Jeśli na początku mamy pewne wątpliwości, to tak naprawdę powinniśmy się wstrzymać z całą procedurą, uporządkować te wątpliwości, które pojawiły się na samym początku i dopiero, mówiąc kolekwialnie, ruszyć dalej w sytuacji, w której te wątpliwości zostaną rozwikłane już tutaj na początku. I cała ta sytuacja z Krajową Radą sądownictwa sprawiła, że no, pojawiło się dosyć istotne zagadnienie prawne. Mianowicie takie 30 sędziów, którzy, którzy zostali powołani przez. KRS, która być może, nie chcę tutaj rozwikływać na, na ten moment kwestii takich polityczno- prawnych, ale być może y, nie została, że tak powiem, powołana w sposób zgodny z prawem, czy ci sędziowie powinni decydować o sprawach nas, obywateli. Y, I część sędziów y, zaczęła kwestionować w ogóle uprawnienie do orzekania sędziów, którzy zostali właśnie powołani już y, z w procedurze, która została zapoczątkowana przez nową KRS. I jakby efektem tego było uchwalenie tego przepisu, który nie tylko wskazał, że już niedopuszczalnym jest kwestionowanie umocowania sądów i trybunałów, ale także przepisu regulującego dosyć rozszerzoną odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Bo od wejścia w życie ustawy kagońcowej sędzia odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za. I tutaj jest wprost wskazane, że za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie organu wymiaru sprawiedliwości oraz działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polski. Dla porównania, ten przepis o odpowiedzialności dyscyplinarnej przed wejściem w życie ustawy, o której przed chwilą powiedziałem, był trochę krótszy. Tutaj nie było wskazane wprost, za jakie przewinienia dyscyplinarne sędzie odpowiada znaczy to były pewne ogólniki, tak, to sędzia odpowiadał za oczywistą lub i rażącą obrazę przepisów prawa, uchylenie godności urzędu. Natomiast teraz już wprost ustawa wskazuje, że takie kwestionowanie legalności umocowania sędziego jest przewinieniem dyscyplinarnym i za to, za kwestionowanie umocowania sędziego tutaj szereg różnego rodzaju sędziów yy, Względem nich toczy się bardzo dużo postępowań dyscyplinarnej, dyscyplinarnych, między innymi. I żeby dodać w sprawie trochę pikantery i dodać zamieszania, warto przywołać także uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie właśnie tej nowej, tak zwanej Neo-KRS. 23 stycznia 2020 roku Sąd Najwyższy orzekł, że można wzruszać orzeczenia wydane po dacie. Wydania tej uchwały przez sędziów sądów najwy Sądu Najwyższego i Sądów Powszechnych, wybranych z udziałem nowej KRS oraz orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wydane wcześniej i po tym terminie. I wcześniej i po tym terminie. I już tłumaczę o co chodzi. Sąd Najwyższy w składzie trzech połączonych i w zasadzie w największym składzie, jaki chyba dotąd był, dotąd obradował w Sądzie Najwyższym, orzekł, że. Wszystkie orzeczenia, ale wydane po wejściu w życie uchwały Sądu Najwyższego, wszystkie orzeczenia i Sądu Najwyższego, i sądów powszechnych są, jest możliwe ich wzruszenie. A jednocześnie, jeśli chodzi o orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, tutaj w zasadzie ta reguła, że tak powiem, ta zasada dotyczy orzeczeń wydanych po wejściu w życie tej uchwały, ale także przed. Chodzi o to, żeby uchronić, powiedzmy, no, sędziów przed um, jakimiś represjami ze strony Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Całość tej uchwały, tezy tej uchwały wygląda w ten sposób. Ona się właśnie sprowadza do tego, co powiedziałem: że um, w sytuacji, w której w składzie sądu orzekającego, czy to sądu najwyższego, czy sądu powszechnego, będzie sędzia powołany w procedurze um, z wykorzystaniem, jakby tej nowej KRS, tej, co do której istnieją różnego rodzaju wątpliwości prawne, no to możliwe jest wyruszenie takiego postępowania. <laughs> A jeśli chodzi o sprawy dotyczące Izby Dyscyplinarnej, tutaj jakby nie jest istotne, czy to orzeczenie zostanie wydane po, czy przed, jakby tutaj ta reguła dotyczy tych orzeczeń, bez względu na, na datę ich wydania. I to w zasadzie. Wszystko z mojej strony. Chciałbym tylko dodać już tak na zakończenie, że nie moją rolą jest wnikać w kwestie polityczne, natomiast jako prawnik chciałbym zwrócić po prostu uwagę na pewne naruszenia, wątpliwości prawne, które pojawiły się podczas nowelizacji szeregu ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości i które dotyczą no nie tylko nas jako prawników, to nie jest problem typowo prawniczy dotyczący jakiegoś zamkniętego środowiska, bo to jest problem, który koniec końców dotyczy wszystkich obywateli. Dlatego jednocześnie jest to problem, który jest dosyć zawiły. Ja postarałem się go w taki dosyć, dosyć prosty sposób... Uprościć, y, przedstawić w takim telegraficznym skrócie. Natomiast, gdyby wczytać się w całą tą procedurę y, wszystkich zmian, które zostały wprowadzone, przeanalizować zmiany, które zostały wprowadzone zgodnie z regulacją konstytucyjną i ustawową, i te, które, no mówiąc delikatnie, pozostawiały sporo y, życzenia, jeśli chodzi o ich legalność, no to można by było. Dojść do wniosku, że znajdujemy się w bardzo nieciegowej sytuacji, jeśli chodzi o w ogóle ustrój wymiaru sprawiedliwości. Więc, jeśli mogę pozostawić Państwa z taką myślą na koniec, to bardzo proszę o zainteresowanie się sytuacją w ogóle związaną z, z wymiarem sprawiedliwości, z reformami wymiaru sprawiedliwości. I zajęcie pewnego stanowiska, zabranie głosu w sprawach publicznych i nie pozostawanie biernymi w sprawach, które dotyczą koniec końców nas jako wszystkich obywateli. Uprzejmie dziękuję za uwagę.